Długo o tym myślałem, a pierwsze, na co w ogóle chciałbym zwrócić uwagę w tym proroctwie, to jest ten tryb warunkowy, bardzo częsty w proroctwach, który się pojawia, to jest słowo jeśli. Bo w proroctwie jest tak, no dobrze, Polskę szczególnie umiłowałem, ale jeśli posłuszna będzie mojej woli, nie, to się coś tam wydarzy, jakiś proces zaistnieje. I ta warunkowość stawia nas wobec bardzo, myślę, że ona wynika z woli Bożej, bo Bóg chce dać nam szansę na odpowiedź, nie wymusić tej odpowiedzi, ale jednocześnie stawia nas w dużej odpowiedzialności, bo proszę sobie wyobrazić, że jest tak, że jeśli ktoś bardzo wszechmocny wychodzi z pewną propozycją i zostanie ona zlekceważona, to odpowiedzialność wzrasta. Nie? Jeśli ktoś nie ma takiej propozycji, to jego odpowiedzialność jest mniejsza. Chyba nie ma bardziej udręczonego narodu niż Izrael, dlatego że jest wybranym narodem. Jeśli Bóg mówi, Polskę szczególnie umiłowałem, to jest porównywalne, wybrałem was. To teraz tak, jeśli nie wejdziecie w to przymierze, czyli zlekceważycie moją propozycję, to co możemy się spodziewać? Jeśli przychodzi Mesjasz i Talmud i Pismo Święte ma ponad 2000 proroctw dotyczących Mesjasza i Talmud mówił o Mesjaszu. Wszystko było jakby namierzone, szerokość geograficzna była jasna, gdzie on ma się pojawić, jak ma się zachowywać. I mimo to zostaje on odsunięty, 40 lat mija, Jerozolima znika, później jest Aelia Kapitolina i mamy 2000 lat diaspory, getta, Holokaust. No więc tak, Polskę szczególnie umiłowałem. Jesteście narodem wybranym. Chcę do was przyjść. Co teraz powinno nastąpić? Trwoga czy szczęście? Czy jedno i drugie? Co jest, jeśli chodzi o to słowo jeśli? Bo ono się pojawia również w przymierzu synajskim. Co chcecie wybrać? A jest mowa również o tej iskrze. To jest świadomość szczególnego takiego umiłowania przez Boga. Pogłębia się we mnie jako Polaku odpowiedzialność. Bo powiedzmy, że w większości nas mobilizuje się jakaś gorliwość, no, jakaś iskra. Kogoś mamy się spodziewać, ale kogo? Karola Wojtyły? On akurat był człowiekiem bardzo medialnym, znały go miliardy. Iskra to jest ktoś niepozorny, to jest ktoś niezauważalny. To nie jest pożar, to nawet nie jest ognisko. To jest nikt. Moim zdaniem to może być ktoś, kto idzie teraz ulicą za tym murem. To jest ktoś nieznany ludziom, ale znany Bogu dzięki temu. Wydaje mi się, że dopiero czekamy na nią. Takie jest moje prywatne odczucie. Człowieka, który czyta Biblię, obserwuje swoje mroczne wnętrze i patrzy na to, co się również dzieje. Iskra to jest ktoś na pewno bardzo znany, w dużej zażyłości jest ten człowiek z Bogiem, ale niekoniecznie jest rozpoznawalny, może małej grupie, nie? Przypomnijcie sobie, jak było z Iskrą, która się nazywała Jan Chrzciciel. Wielka historia, właściwie go nie zauważa. Józef Flawiusz wspomina o nim marginalnie. To jest nikt. A przecież to jest iskra, która przygotowała pożar, nie? Czyli samego Chrystusa. Właściwie tylko chrześcijanie się trochę nim przejmują. Nie? Tak. W internecie, nie wiem, czy w Wikipedii może jest. No. To nie jest ktoś wyjątkowy. Nawet niewiele wiemy faktów o jego życiu. Więc tak sobie myślę o tym proroctwie w ten sposób, że ta wiedza jest, wiedza o tym proroctwie od razu stawia mnie w sytuacji takiej. Jeśli wybierzesz, pojawia się cykl niekończących się obietnic promocji. Ale jeśli wiesz, a wzgardzisz, no to historia może się powtórzyć jak z Izraelem po 40 roku, po 70 roku. Może lepiej nie wiedzieć takiego proroctwa i w ogóle nic z tym nie zrobić. Jeśli się wie, to już trzeba w to wejść.
Dobrze, że to proroctwo się pojawiło. Jest jednocześnie szansą i niebezpieczeństwem. Jak ze wszystkim, co pochodzi od Boga. To się na pewno odnosi do jednostki, tym bardziej, że obserwujemy, że w Biblii jednostka ma ogromne znaczenie. Przypomnę, że w ogóle w klimacie Biblii jednostka równa się społeczeństwu. Kiedy Kain zabija Abla, to jest jeden człowiek, Abel. Tekst hebrajski mówi, że nie krew Abla woła z ziemi o pomstę do Boga, tylko krwie w rodzaju mnogim. W tłumaczeniu powiedzielibyśmy tak, tam jest napisane dme, to znaczy krwie. Nawet w Polsce już chyba nie ma takiego, takiej liczby dualis, ale może być też liczba mnoga. To znaczy, że zabijając jednego człowieka, zabił wszystkich potencjalnych potomków Abla. Czyli śmierć jednego człowieka to jest śmierć całego narodu. Wyrwanie jednej litery z tekstu hebrajskiego sprawia, że tekst jest, przestaje być natchniony. Nazywa się to pasul. Taki tekst Żydzi grzebią jak umarłego na cmentarzu. Umarło natchnienie. Dlaczego? Bo zabrakło jednej litery. Czy ludzkość ma znaczenie, jeśli zabraknie któregoś z nas? Czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, że jest jedną literą w tekście ludzkości? A jeśli zostaje zabity, to czy tylko jego głos woła o pomstę do nieba, czy również głos tych, którzy mogli z niego powstać? Więc to mnie się wydaje, że tu chodzi o iskrę, tym bardziej, że Jezus w większości wypadków jest ukazany w Ewangeliach jako ten, który rozmawia z jakimś człowiekiem, konkretnym, imiennie wymienionym, a jeśli sprawa była wstydliwa, to jego imię jest zatajone. Te kontakty z tłumami są rzadsze. Na pewno iskra. To jest ktoś jeden. Ktoś to dopiero przyjdzie, moim zdaniem. Może właśnie jest. Trudno mi bardzo powiedzieć, czy jakiś bezpośredni fragment apokalipsy byłby tutaj korespondujący z tą iskrą, ale na pewno tak, dlatego że apokalipsa nie jest księgą oderwaną od rzeczywistości. To jest bardzo specyficzna księga, jakby podsumowująca wszystkie księgi biblijne. I to jest zespół matryc historycznych, czyli to jest księga jakby ponadhistoryczna. Nie? Tam ona nie mówi o tym, co się po kolei będzie działo, tylko mówi, co się zawsze w historii dzieje. Jakieś takie tematy paradygmatyczne. Zwłaszcza temat dwóch niewiast. Nie? To było od początku w Kościele i ciągle będzie. Bo tam nie chodzi o walkę między Kościołem a powiedzmy światem złym. Tylko to jest walka w Kościele wewnątrz. To są dwie niewiasty, czyli niewiasta to jest w ogóle Kościół, nie? Tylko on ma dwa oblicza. Ma oblicze niepokalane i ma oblicze bluźniercze. Zawsze tak było. Od starożytności. Paweł już narzekał, że w Koryncie po agapach wszyscy, niektórzy są pijani i wyrzucał ze wspólnoty kazierodców, nie? To było od początku. Ale też byli ludzie tacy święci jak męczennicy albo czyste dziewice, które wolały ponieść śmierć, nie? Jak Agnieszka. I tak jest dzisiaj. To jest paradygmat. To nie dotyczy konkretnego czasu. Więc iskra w jakimś tam... W kolejnych generacjach historycznych ciągle się powtarza. Zacznijmy od tego, że taką iskrą był taki człowiek jak Mojżesz na przykład, nie? Albo Abraham. To jest nikt. Abraham jest nieznany w wielkich księgach historycznych. Z punktu widzenia historii jest nikim, jest zerem. Dlaczego iskra? Bo wyszedł z Ur, wyszedł z pieca. Więc bardzo pasuje do iskry. Może wyszedł z piekła nawet. Rodzinnego, bałwochwalczego, rozpustnego. No i dosłownie Ur, piec. Więc jest iskra. I to jest jeszcze iskra na pustyni. Pasuje to też do Mojżesza,
Tak. I tak po kolei, idąc przez całą Biblię, wszędzie ona się pojawia. Na przykład Eliasz w Księdze Syracha jest nazwany ogniem. Można powiedzieć, że też iskrą jest. Bo tak naprawdę jest człowiekiem tak mało znanym ówczesnym ludziom. Nie? On dopiero z perspektywy kilku wieków był zobaczony jako ktoś znaczący. Nie? Ktoś, kto przygotowywał przyjście dla Elizeusza. A Eliszua to jest inna forma słowa Jehoszua, nie? Jeszua. Znowu jest prefiguracja Chrystusa. Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza, więc ciągle się coś powtarza, nie tylko na innym poziomie jakby. Moglibyśmy tylko to zrozumieć wtedy, kiedy trochę inaczej spojrzymy na historię, nie tylko jako na linię, tylko raczej na płaszczyznę, spoza której, jak w teatrze, spoza kurtyny, wyłania się kontur albo plan, struktura wieczności. To, co Bóg chce zrobić z tą historią. I ona się gdzieś tutaj ujawnia. W całej rozciągłości historii. Dlatego pewne rzeczy, pewne elementy, jak jakieś fraktale, powtarzają się, bo są zamysłem Boga. Jakieś iskry ciągle powstają. Ezechiel się tak zaczyna przecież. Same iskry są na początku. Szalone iskry. Kim jest iskra? Niczym. Nikim. Tak, w wielu wypadkach jest świadoma, dlatego że zażyłość, nie wiem czy we wszystkich, ale z tych przypadków, które znam, to zażyłość z Bogiem sprawia, że no na tyle, na ile potrafi, jest świadoma potęgi tego, co w niej jest ukryte przez Boga. To ją rozsadza, powoduje, że nie może sobie z tym poradzić, szaleje nawet czasami, jest upokorzona, nie może być zrozumiana przez społeczeństwo, przez najbliższych. Musiałbym wybrać konkretny przykład osoby, żeby to wytłumaczyć. Ale zwróćmy uwagę na to, że żaden z proroków nie jest zrównoważony psychicznie. Nie? Ezechiel podejrzewany o schizofrenię. Jeremiasz, depresja. I to wcale nie powracające. Nie? Niektórzy może mieli borderline. Współcześni święci, też iskry, nie było im obce coś takiego jak nerwica anankastyczna na przykład. Nie? Na przykład świętemu Albertowi. To jest tak potężny ładunek łaski, że ludzka natura rozsadza się, nie zaczyna iskrzyć. To go spala, tego człowieka. I w tym spalaniu dopiero wychodzi coś kapitalnego, coś, co dopiero przyszłe pokolenia zrozumieją. Nie? Ten człowiek też nie może tego wszystkiego objąć. Świetni psychiatrzy, Rollo May, mówi, że ludzie neurotyczni wyprzedzają swoje epoki jak prorocy. Nie? Oni zapowiadają przyszłe degeneracyjne wstrząsy. No więc w takim razie może to działać również w inną stronę. Kontakt z Bogiem zaburza człowieka. Nie jesteśmy przygotowani. Bóg mówi Mojżeszowi, jeśli mnie zobaczysz, to człowieku umrzesz. Lepiej, żebyś mnie całego nie widział. Potrzebujesz jakiegoś filtra, żeby na mnie spojrzeć. Mojżesz zresztą był przerażony tym wszystkim. Ale jest świadomy. Jest świadomy, ponieważ jest rozmówcą z Bogiem. Jest w dużej zażyłości. Tak wielkiej, że bywa nierozumiany przez innych. Przypomnijmy sobie cela główne na przykład. Jej kontakt z Jezusem i ta prośba o to, żeby koronować Chrystusa na króla, no był po jakimś czasie przyjęty przez jej spowiednika, akurat Paulina Przeździeckiego, generała naszego ojca. Ale kiedy ten wysyłał listy do kardynała Chlonda, to on uznał ją za psychicznie chorą. Bo na jego poziomie świadomości to było szaleństwo po prostu. Jakiś chory pomysł. Zresztą to jest niedawny temat, nie? To kiedy to było w listopadzie, kiedy przyjechał prezydent Duda na Łagiewniki, to wielu się pukało w głowę.
co on robi? Zresztą po co? Nie, przecież Chrystus jest już królem. Zbiegło się to akurat z wielką pokutą. Iskra jest świadoma. Faustyna była tak świadoma, że nie wystarczyłoby jej chyba zeszytu, żeby to wszystko spisać. Sądzę, że tylko część spisała. Taką ocenzurowaną dla społeczeństwa. Wielu by się zgorszyło tekstami niektórych dialogów, jakie było, jakie przychodziły między Jezusem a Faustyną. Żeby nie wchodzić w całą strukturę różnych znaków, bo ich jest bardzo dużo, zapędzilibyśmy się w labirynt. Powiem tylko o czymś takim, co może być chyba przydatne tutaj. Kiedy Celakówna pisze do... mówi przez Dzieckiemu o ostrzeżeniach Jezusa dotyczących II wojny światowej i mówi, że jeśli nie dokona się to oddanie całej Rzeczypospolitej, rządu i prezydenta, i nie wybiorą oni Jezusa Chrystusa za królem, to będzie tragedia, po prostu będzie wojna. To jest luty 39 rok. Przeździecki uwierzył, generał naszego zakonu. Pisze list do Chlonda, Chląd nie uwierzył. Odsyłają do psychiatryka. Nie mam mu tego za złe, bo było to potrzebne tej kobiecie. Ona musiała przejść przez ogień, żeby stać się iskrą, musiała przejść przez upokorzenie. To było potrzebne. Właściwie nie ma możliwości, żeby jakaś łaska stała się doskonała, jeśli nie przejdzie przez skandal, czego przykład mamy w krzyżu. Czyli żaden święty nie jest możliwy, żeby został świętym, jeśli nie został zeskandalizowany. Nie, że jest gorszycielem, tylko że jest kimś, kto budzi zgorszenie. Rozumiecie? To nie jest ktoś, kto robi straszne rzeczy, tylko ktoś, w kim inni widzą, że on jest straszne rzeczy robi. No i jest II wojna światowa. Dokładnie się dzieje to, co ona przewidziała. Jestem przekonany, że jest gorzej niż przed II wojną światową. Jeśli chodzi o pychę ludzką, o rozpustę, bo pewne rzeczy nie miały miejsca przed II wojną światową w takiej formie jak dzisiaj, przez ochciwość, bo to jest straszna rzecz. Już nie mówiąc o takich strasznych rzeczach jak aborcja, czy pedofilia i tak dalej. Więc proszę pomyśleć sobie tak, że tym razem konsekwencja to nie jest wprost kara, nie tylko że Bóg już nie może powstrzymać pewnych konsekwencji, będzie z wyższej półki. To nie będzie II wojna światowa. Może nie będzie III wojna światowa. Nie wiem, co to będzie. Ale wiem, kto zostanie. Zostaną najubożsi i przetrwają rodziny. Współczuję tym, którzy mają miliony w bankach. Kiedy się dostanie? Nie minie to pokolenie. Pokolenie ma 40 lat. Straszne? Strasznie piękne? Strasznie pięknie, tak mówią w Kieleckim. Świętokrzyskim mówią strasznie pięknie. Sądzę, że w dużej... że jakaś część Polaków jest i świadoma, i gorliwa, i dynamiczna. Na pewno bardzo pragnie. I chyba w żadnym narodzie w tej chwili w Europie nie jest tak jak w naszym, że tak duża liczba ludzi lgnie do Boga. Na ślepo, półślepo, widząc, rozumiejąc, ale są przyciągani. To widać, chociażby w konfesjonałach tutaj tego sanktuarium, gdzie my posługujemy. Ale jest na pewno jakaś część Polaków, która, tak jak za czasów Eliasza, też duża część, całuje Baalów po ustach i klęka przed nimi i zgina kolana. Może włóczą się po Baalach Unii Europejskiej, nie tak jak Bóg powiedział do Eliasza,
że znalazł 7 tysięcy takich, których usta nie całowały Baala. No, można być na balach w Brukseli czy gdzie tamkolwiek innym, gdzie indziej. Ale jest na pewno 7 tysięcy, a sądzę, że więcej niż za czasów Eliasza, takich ludzi, którzy są przygotowani na przyjście iskr, nie? Czyli zapalą się. Wyczuwa się w dużej części społeczeństwa wierzącego oczekiwanie, napięcie, nie? Kto to będzie, kiedy on się pojawi, albo może to będzie kobieta, mężczyzna, nie wiem. Na pewno będzie to osoba niemedialna. Ktoś bardzo zaskakujący. Bo obserwuję historię i Biblię i widzę, że zawsze tak jest. Chyba Pan Bóg nie zmienił pomysłów. Zawsze wybiera kogoś byle jakiego. Ciekawa rzecz, że ludzie, którzy są tymi iskrami, często mają problem z mówieniem. Mojżesz miał kłopoty z mową, ponieważ był na dworze egipskim i w ogóle miał zahamowania z powodu porzucenia przez rodziców, to miał chyba coś więcej niż dysleksję czy dysgrafię. Biblia mówi, że on miał język kawody, czyli twardy język, twardą mowę, że on w ogóle nie chciał wygłaszać. I proszę zobaczyć, to jest pierwszy twórca właściwie, nie? Kodyfikator. On, przez niego dekalog do nas dociera, nie? Bóg sobie wyciera człowieka, który ma kłopoty z wymową i ma problem z mówieniem, żeby powiedzieć najważniejsze słowa. Później mamy na przykład takiego Izajasza, który jest przerażony powołaniem, mówi: Panie, moje usta są nieczyste, a to jest człowiek z dworu królewskiego, więc podejrzewam, nie wiem, co on tymi ustami robił, ale na pewno mówił straszne dowcipy. Więc przerażony teraz mówić święte rzeczy musi mówić. Jakiś serafin, seraf to jest w ogóle wypalać, nie? Wkłada mu węgiel do ust, mówi: słuchaj, nie bój się, już wszystko zostało wypalone, nie? Płonie mu tutaj, iskrzy mu się w ustach. Dopiero albo na przykład weźmy pomysłodawcę ślubów kazimierzowskich. To jest święty Józef z Kupertynu. Król Kazimierz, Jan Kazimierz udał się do niego, był w trudnej sytuacji. Po prostu zwaliło mu się całe państwo jak ruina. Z każdej strony były najazdy, w Polsce były kłopoty jak dzisiaj. Każdy w swoją stronę próbował gdzieś tam, jedni jeździli na zachód, drudzy na wschód i próbowali znaleźć jakieś tam oparcie, żeby wreszcie w tej Polsce zrobić porządek, czyli nieporządek. Aż ukuto coś takiego, jak Polska nie rządem stoi. I Jan Kazimierz rozmawiał z Józefem z Kupertynu, mówił: to oddaj to wszystko Matce Bożej, nie bierz tego na siebie. I pojawiły się śluby kazimierzowskie, ale przecież Józef z Kupertynu był człowiekiem, którego się śmiano w dzieciństwie, w młodości, nazywano go bokaparta, czyli rozdziawiona gęba. I miał problemy z wypowiadaniem czegokolwiek, a później był ojcem duchownym nawet monarchów. Był iskrą. Był nikim, ale zapalał ciekawe pomysły. I tak przyglądam się niektórym osobom w historii i w Biblii. I widzę, że iskra często ma problem z mówieniem. Nie będzie na pewno blisko mikrofonów. Właśnie to jest tak. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwotnym przymierzu Boga w Starym Testamencie z Mojżeszem na przykład nie tyle ludzie może coś przyrzekali Bogu, nie? Co raczej Bóg składał pewne warunki i obietnice. I On był gwarantem tego, że coś może się zmienić. A nie człowiek mówi: słuchaj, zmienimy się, przyjdziemy z indeksami, wstawisz nam piątki i wpuścisz nas do nieba. To się nazywa w katolickiej teologii pelagianizm. Jeśli ktoś mówi tak: zrobimy to i to i tamto, Panie Boże, a Ty wtedy przestań się gniewać i zrób nam tutaj raj na ziemi, to coś tu nie gra, nie, ze zrozumieniem. Mogę poprosić Boga: Boże, zmień, bo ja się nie mogę zmienić.
Wszyscy jesteśmy na 12 krokach różnych uzależnień w Polsce. Co ja mogę zmienić? Dlatego tak sobie bardzo prywatnie, może ryzykownie powiem o ślubach nie tylko kazimierzowskich, ale nawet o ślubach kardynała Wyszyńskiego, nie? Że tam jest za dużo takich słów, które zakładają, że człowiek jest w stanie sam osiągnąć stan takiej doskonałości, która zadowoli ambitnego Boga. Za dużo jest takiego ducha. Przyrzekamy, przysięgamy. Co ja mogę przysiąc? Jezus mówi, nie przysięgajcie ani na ziemi, ani na niebo. Ja nic nie mogę przysiąc. Jestem bezradny i bezsilny wobec siebie samego, a co ja mogę mówić o odpowiedzialności za Polskę? Ja siebie nie mogę opanować. Dlatego sądzę, że tak jak było ze ślubami, bo śluby Jana Kazimierza się pojawiły i co? Jan Kazimierz stracił tron i wyjechał do Alzacji, nie? I Polska się rozpadała dalej. I powiedzmy, to Maryja zawiodła. Nie Maryja zawiodła, tylko te śluby były źle sformułowane w ogóle. Były bardzo dobrym pomysłem, tylko trzeba wiedzieć, jak to jeszcze napisać i co z tym zrobić. One zakładały, że ten Jan Kazimierz coś zrobi dla ludu Bożego i dla tego. W ogóle nie mówiły tak, ty to zrób, nie, Panie Boże, bo ty jesteś wszechmocny, a nie ja, królewska moś, jestem wszechmocny. I kardynał Wyszyński próbował to poprawić, udoskonalić te śluby, widział pewne braki, ale został ten ślad, jaki? Przyrzekamy i przysięgamy, nie? Czyli Boże, nie potrzebujemy tak naprawdę Ciebie. My sobie damy radę, tylko popatrz na nas łaskawym okiem, bo my od dzisiaj nie pijemy, nie? Nie pijemy od 1966 roku? Dlatego sądzę, że za 300 lat może przyjść jakaś iskra i sformułuje to trochę inaczej. I wreszcie śluby jasnogórskie dojrzeją. Broń Boże, nie chcę krytykować tych ludzi, nie? Bo cały czas ten projekt się udoskonala. Dobrze, że był kardynał Wyszyński, dobrze, że Jan Kazimierz był, dobrze, że był Józef z Kuprytynu, który miał rozdziawioną gębę. To wszystko jest dobrze. Wszystko działo się dobrze. To bardzo proste rzeczy. Tu nic nie wchodzi, tu nigdy się nic nie zmieniło. Począwszy od znajomości Słowa Bożego. Przypomnijcie sobie, ludzie na stadionie przyjeżdżają do ojca Baszabory i myślą, że tutaj nie wiadomo, co się będzie działo. On pokazuje im Pismo Święte, czy wszyscy mają Pismo Święte. Nie? No bo właściwie, jeśli nie ma tego Pisma Świętego, nie ma znajomości, to w ogóle o czym tu będziemy mówić, nie? Aż mi się przypomniało to, co Herod Antypas zawezwał sobie Chrystusa i mówi, weź jakiś znak zrób, nie? Ja chętnie ci uwierzę, tylko zrób jakiś znak. Jezus nic. To nic innego, tylko znajomość Słowa Bożego i to nie poszczególnych jakichś fragmencików, cytatów wysyłanych SMS-ami, jakichś przysłów, aforyzmów, tylko całość, dlatego że żaden tekst Pisma Świętego jest niezrozumiały bez zrozumienia całości. To znaczy najmniejsza część jest jedynie wtedy odkryta, kiedy się wie wszystko. To jest specyficzna księga, to nawet nie jest księga, to jest osoba. Sprawa spowiedzi to jest jakby na początku, bo to jest przedłużenie Chrztu Świętego. Nikt, kto wchodzi do kościoła, nie może nie zauważyć konfesjonału. To jest mała łagiew, małe baptysterium. Jeśli ktoś schrzanił swój chrzest, może to odnowić. I jeśli żyjemy w duchu Chrztu Świętego, no to żyjemy w spowiedzi, kontynuujemy to przez spowiedź. Jakby chrzest rozłożony jest na całe życie w ratach. I te raty spłacamy z chrztu w każdej spowiedzi. Jeśli przerywamy spowiedź, chrzest jest zablokowany, nie? To łaska chrztu jest zablokowana. Mówię tak obrazowo. Eucharystia i sprawa, która nie tylko dlatego, że jestem Paulinem, wydaje mi się kluczowa, bo to jest bardzo teologicznie zrozumiała rzecz, może dla braci protestantów niezrozumiała, ale dla mnie jest zrozumiała. Chodzi mi o rolę Maryi. To nie jest jakaś królowa, to nie jest jakaś osoba z aplikacji, dodana do tego mechanizmu zbawienia. To jest osoba kluczowa, jakby centralna. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, że jest iskrą na swój sposób, jedyną w swoim rodzaju. Bóg, żeby móc stać się człowiekiem, potrzebował jej.
Bez niej nie mógł się z nami, do nas się ani upodobnić, ani zejść do naszego poziomu. Wybrał tą, a nie inną drogę. Nie zleciał jak jakiś transformer z kosmosu, tylko przeszedł przez łono kobiety, żeby też podnieść godność kobiety w Maryi. Jakby ją uzdrowić od miejsca najbardziej intymnego. Aż klękam przed takim projektem. Więc każdy człowiek, który chce zbliżyć się do Jezusa, nie może jej pominąć. Jeśli ją pomija, ją odrzuca albo mówi, że to jakiś demon czy coś, to jego kontakt z Jezusem jest iluzoryczny. On sobie wmawia, że coś ma wspólnego z Jezusem. Bez Maryi Bóg nie miał kontaktu z człowiekiem, że tak powiem, bezpośredniego. Nie było szans na zażyłość. Czyli bez Maryi człowiek nie ma szans na zażyłość z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Nie ma szans. Może posłużę się przypadkiem właśnie łagiewników. Proszę zwrócić uwagę na historię. Jesteśmy ludem słowiańskim. Przed Mieszkiem te okolice były zamieszkane przez Słowian aż po właściwie prawie po połowę dzisiejszych Niemiec. Mecklenburgię, Saksonię i tak dalej. Tam byli ci obodryci, Waregowie i tak dalej. Te ludy znikły w ogóle, bo oni w pogaństwie żyli. Mieszko się zorientował, wchodzi do łagwi. Co to znaczy? Wchodzi do naczynia. Wchodzi do baptysterium. Przyjmuje chrzest, oblewają go wodą. Co prawda on jeszcze nie jest królem. Jego syn już jest królem. I nagle mamy samych królów. Ostatni król, Poniatowski. W ogóle nie przyjechał na tę górę. I skończyło się królowanie w Polsce. Do tamtej pory żaden z władców polskich w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego z wchodzeniem do wody, z jakąś kąpielą, z jakimś chrztem, obmyciem. Już nie mówiąc o spowiedzi. Czyli z jakimś mikrołagwią, że tak powiem. Nie? I nagle w ostatnich czasach mamy proroctwo Faustyny i powstaje taka dziwna konstrukcja architektoniczna w Krakowie, jak łagiewniki. Mamy taką wielką wieżę, która jest w kształcie czego? Łagwi. Wiejskiej łagwi drewnianej. To jest naczynie ta wieża, taka ścięta. Żeby wiadomo było, gdzie ona jest. I teraz odwołam się do czegoś innego. Wracam do Biblii, do pierwszej Księgi Królewskiej, 7 rozdział. Jest opis świątyni zbudowanej przez Hirama i Salomona. Jest tam mowa o tym, że przed świątynią, czyli nikt nie mógł wejść do głębi świątyni, czyli wejść w zażyłość z Bogiem, kto wcześniej nie obmył się w czym? W wielkiej łagwi, która się po polsku została przetłumaczona w Biblii tysiąclecia morze, po łacinie Maria, prawda? Jeśli ktoś się w tym nie obmył, to nie wlazł. Żadnej zażyłości z Bogiem. Mógł sobie pooglądać świątynię. To jest conditio sine qua non zażyłej relacji z Jezusem Chrystusem, Maryja. Jeśli ktoś ją odrzuca, to jego kontakt z Jezusem jest iluzją. No, współczuję im. Pytał mnie ostatnio Marcin Jakimowicz o to samo. I ja mówię, no my mamy w lodówce wszystko. Mamy tak zapakowaną, że nam się psuje pokarm, nie? Mamy sakramenty, mamy Biblię, mamy kontakt ze wszystkimi świętymi, obcowanie świętych i jeszcze Matka Najświętsza. To jest cały spichrzesz. A oni mają żółty ser, czyli żółte kartki Biblii. I dlatego tak szanują. Bo to jest racja głodowa. My dlatego marnujemy, że mamy za dużo. Oni dlatego nie marnują, szanują, bo mają za mało. No jest ta niewiasta, która ucieka na pustynię. To jest przede wszystkim to jest obraz Kościoła. Znaczy pewnej części Kościoła, nie pewnej grupy ludzi Kościoła. Bo jest jeszcze jest niewiasta z 12 rozdziału, jest niewiasta z 17 rozdziału. 17 rozdziału, wielka macierz nierządnic, Babilon, siedzi na bestii i pije z kielicha. Pije z takiego kielicha eucharystycznego, tylko że w sposób świętokradczy, nie? Czyli
To jest może Eucharystia, ale to są pozorne rzeczy. To jest łamanie pewnych praw moralnych, takich zasadniczych. To jest rezygnacja ze spowiedzi albo z niektórych grzechów, nie, bo są już niepopularne. To też jest niewiasta. To też są ludzie Kościoła. Ale jest niewiasta również niepokalana, która woli zejść ze sceny, ucieka na pustynię. Chwalić Boga, że jej dziecko wcale nie musi starać się dojść do nieba. Ono jest porwane do nieba, harpazo. To jest szybciej niż wahadłowcem, szybciej niż windą. Harpazo to jest takie wyrwanie. Każdy, kto się odda Maryi, tej z 12 rozdziału, nie musi się martwić o to, jak się dostać do nieba. To jest niebo z Afryką. To jest symbol bardzo wieloznaczny, tak jak wszystko, co jest w Biblii, czyli w każdej epoce historycznej nabiera on jakiegoś charakterystycznego kontekstu, wymowy. Dwa skrzydła. Przede wszystkim w symbolice biblijnej nie chodzi o podobieństwo, tylko raczej o dynamikę, o ruch. Skrzydła oznaczają szybkość. One nie kojarzą się z godłem, bo kilkanaście państw albo kilkadziesiąt państw ma w godle orła, nie? I teraz, które tutaj państwo chodziło? Chodzi o to, że ona po prostu była osobą niezwykle szybką. Na przykład w Księdze Mądrości, 6 rozdział 13-14, jeśli dobrze pamiętam, jest napisane tak, że ona, usymbolizowana przez mądrość, jest szybsza, czekaj, może nawet przeczytam to, bo to jest aż zabawny tekst, który pokazuje taką cechę charakterystyczną Matki Najświętszej, ukrytą w Księdze Mądrości. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną. Co to znaczy, że uprzedza? Że zanim sobie nawet uświadomię pragnienie, ona już jest przy mnie. Zanim ja sobie uświadomię pragnienie oddania się jej, żeby być bliżej Jezusa. Jak trzeba być szybkim? To jest szybsze niż światło ona jest. Jest wprost napisane o Maryi w opisie nawiedzenia, że ona z pośpiechem pobiegła do Ain Karim, 153 km. Nie wiem, kto, to jest maratończyk ta Maryja po prostu. Po 42 kilometrach żołnierz spod maratonu przebiegł i umarł. A ona biegnie z dzieckiem w łonie 153 km, nie? Wpada do chałupy i łapie tą Elżbietę w ramiona. No powiedzmy, dobra, no 3 dni może biegła. Mimo wszystko 153 km, która kobieta by dzisiaj zrobiła? W kilka dni. Więc i to jej zostało po prostu na całe życie, to jej zostało na całą wieczność. I jeszcze się to zwielokrotniło, że jest szybsza, zobaczcie, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Czyli co znaczy wpierw? Daje się im poznać, zanim oni sobie uświadomią, że chcieliby się z nią zapoznać. No, kapitalna kobieta. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, czyli ktoś pomyśli sobie, nie, ja ją wyprzedzę, pójdę wcześniej do kaplicy, nie, na przykład. Dzisiaj wstałem o 4:30 akurat ja, próbuję klęknąć przy niej, przy figurze i oddać jej cały dzień, no, ale kto mnie obudził, nie? Myślę, że te skrzydła może nie dotyczą wprost może godła, nie, ale bo wyróżnienie naszego narodu nie polega na tym, że inne narody są, powiedzmy, gorsze. Mamy coś takiego, taką skłonność spowodowaną tym uciemiężeniem 300-letnim, że mamy kompleks niższości, który ciągle próbujemy przebić przez dumę, nie, że nie, to my jesteśmy tym wybranym narodem. Proszę zauważyć, po wielkich klęskach narodowych Mickiewicz pisze, pojawia się coś takiego jak mesjanizm narodu, nie? Trzeba było to psychologicznie podnieść, no, uratować to poczucie klęski, ten policzek dany przez historię na naszej Polsce. Nie? No nie każdy potrafi to znieść, co Celakówna zniosła. Najważniejsze, że jest szybsza niż myśl. Jest królową Polski. Chyba z trudnością znosi te wszystkie ozdoby, które na niej wiszą. Przepiękne sukienki. Cudowne są, bardzo ładnie wyglądają, ale
Z historii wiadomo, że tak za bardzo stroić się nie lubiła. No ale znałaś i to. O wiele ważniejsze jest to, co jest na jej twarzy, blizny. Blizny bardziej przyciągają niż sukienki diamentowe. Bo każdy, kto jest zhańbiony, może spojrzeć w jej twarz i pomyśleć sobie, nie mam się już czego wstydzić. To jest piękne u niej. To jest najpiękniejszy klejnot u Matki Bożej Jasnogórskiej, to są blizny na twarzy. Znam ludzi, którzy są na przykład napiętnowani, stygmatyzowani, zranieni w twarzy. Dużo jest dzisiaj takich, bici, zranieni nawet seksualnie, jeśli chodzi o twarz. I mają blizny albo jakieś defekty w swojej twarzy. To jest bardzo trudne. A ona z dumą jako królowa, o wiele z większą dumą niż gwiazdę, którą nosi na koronie, nosi bliznę. To mnie uzdrawia. Czego się tu jeszcze bać albo wstydzić w swoim życiu, skoro moja matka królowa szybsza niż moje potrzeby uzdrowienia. Chcę być zraniona, zanim ja uświadomię sobie potrzebę uzdrowienia swoich zranień. Czeka na mnie. To jest dopiero piękne. To jest królowa, naprawdę, ale bardziej królowa przez bliznę niż przez koronę. Jest to bardzo wszystko jest proste, nie? Ja wcześniej już powiedziałem, że chrzest jest wydarzeniem bardzo ważnym, żeby zostać chrześcijaninem. To jest sakrament, prawda? Jeśli ktoś nie przyjął chrztu, to nie ma żadnej obietnicy, nie? No nie jest chrześcijaninem. To proste, nie? I chrzest to jest konkretne zanurzenie do wody. Człowiek zostaje obmyty materialnie i słyszy. Ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli tak, w to imię to Cię podnoszę z dna człowieku, nie? Jesteś czysty. Tak słyszał to Klodwik, tak to słyszał Mieszko, nie? No ale później grzeszymy po chrzcie. Znowu jakby wracamy w jakąś epokę przedchrzcielną, nie? A jednocześnie jesteśmy ochrzczeni, więc co zrobić? Więc w czasie rozwoju historii Kościoła zauważono, że no tak, no, jest człowiek ochrzczony, może żyć jakoś tam tą łaską, ale może się zdarzyć, że zaprzeczy temu wszystkiemu. Co teraz? Jeszcze raz ma go ochrzcić? Jeszcze raz wchodzi do tej kąpieli, do tej łagwi czy do baptysterium? To nie ma sensu, nie? Sakrament jest jednorazowy. Więc domyślono się, że Bóg wychodzi z miłosiernym pomysłem, nową koncepcją. Jaką? To wyznaj to, co powiedziałeś. Zaprzecz temu, co było zaprzeczeniem Boga. No i musiał się pojawić sakrament konfesjonał po prostu, czyli mała łagiew, małe baptysterium, mikroskopijne baptysterium. To jeszcze powtórka raz chrztu, nie? W sensie bardzo oryginalnym, bo nie będziemy się już zanurzać w wodę i słyszeć, że znowu w imię Jezusa, Ojca i Syna i Ducha Świętego się podnosimy. Tylko tak, wyznaj to, co było zdradą Boga, i wtedy Bóg znowu się do Ciebie przyzna, nie? To chyba proste, nie? Więc jeśli ktoś wyrzuca konfesjonały z Kościoła, to uniemożliwia działanie sakramentu chrztu. W historii danego człowieka, czy całej grupy ludzi. Kościoła. To w takim razie pewnego dnia ktoś powie tak, to po co ten chrzest, nie? Wystarczy numer ewidencyjny w kościele. To trzeba by zacząć od dwóch takich biblijnych pojęć najważniejszych. Dla Żydów pokuta to była tshuwa, czyli zawrócenie z drogi. Jakby zacząć iść w drugim kierunku, chociaż po tej samej drodze. Mówię bardzo skrótowo, żeby uczynić to bardziej jasnym. Czym zgrzeszyłeś, tym teraz odpokutujesz, nie? Jeśli ktoś bardzo kradł, bo był na przykład biznesmenem, no to teraz zamienia się w wielkiego jałmużnika i rozdaje. Weźmy takiego Zacheusza, nie? Kradł, no to teraz rozdaje jałmużnę. Czym zgrzeszył, tym pokutuje, nie? To jest teshuwa. W tej samej dziedzinie robisz zwrot w drugą stronę. To jest pokuta.
W Nowym Testamencie pojawiło się nowe określenie pokuty, nawrócenia, metanoia, czyli zmiana myślenia. Że tak, że same gesty to jeszcze nie wszystko, trzeba zmienić motywację działania. Czasem ludzie robią to samo, ale z różnych motywacji, nie? Jeden czyn jest ważny, a drugi nieważny. Dwóch ludzi przychodzi do konfesjonału, mówią te same grzechy i wypowiadają tą samą formułę. Jedna spowiedź jest miła Bogu, a druga nie. Jak Kaina i Abla. Dlatego Jezus mówi, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. O co chodzi? Wszystko ważne, ważne jest tutaj to w tej metanoi, czyli w nawróceniu myślenia. Dlaczego ja to robię? Z miłości do Boga, z miłości do siebie, z komfortu, żeby uciec od dyskomfortu, z powodów tradycjonalnych, z powodu środowiskowych, jestem konformistą, nonkonformistą. O co tu chodzi w tej pokucie? Dlaczego ja właściwie chcę pokutować? Sobie chcę wynagrodzić, może chcę uciec przed fałszywym poczuciem winy, a może no, chcę się ubiczować, żeby poczuć, że bo mam zły obraz Pana Boga, myślę, że On wtedy będzie zadowolony, jak zobaczy, jak krew sika z moich plec, nie? Metanoia mówi, zastanów się, co ty właściwie chcesz zrobić, nie? Podejmij decyzję. Ale czymś innym jeszcze jest wynagrodzenie za grzechy jakieś konkretne. No to wtedy może być i ona i teszuwą, i metanoją, nie? Jednocześnie. To sobie nie zaprzeczę. Bo w metanoi mogę powiedzieć sobie, panie, no dobra, ja poszedłem do spowiedzi z powodu aborcji. Ale dlaczego ja zrobiłem tę aborcję i dlaczego teraz nie chcę robić tej aborcji? Muszę to zrozumieć, a nie tylko usłyszeć, że społecznie jest to nieakceptowalne, nie podoba się to wielu ludziom. Tylko dlaczego ja osobiście nie chcę zabijać dziecko? Dlaczego jest to straszne? I to jest metanoia, że ja zaczynam o tym myśleć. A teszuwa jest to, że na przykład mogę podjąć duchową adopcję dziecka poczętego, mogę zacząć finansować dom sierot, mogę wysłać dla miliona głodnych Etiopczyków jedzenie, nie, po dolarze na dzień, nie wiem, cokolwiek. Nie wiem, o czym mówisz, ale podejrzewam, że chcesz powiedzieć o jakichś wielkich dziełach wyrzeczeń albo nawet przyjęcia na siebie cierpienia. To wszystko już jest niepotrzebne, ponieważ Pan Jezus Chrystus wszystko już załatwił, nie? Już się nic tutaj nie da zrobić. Liczy się bardziej motywacja, nie? Że bardzo chcę wynagrodzić, bardzo bym chciał coś zrobić. I jeśli Ty, Jezu, mi powiesz, że wiesz co, Augustyn, to ja Cię zapraszam na krzyż na pół godziny. No to ja mogę iść. Ale to musi być jego pomysł, a nie mój. Bo jeśli to będzie mój pomysł, to mogę nakarmić swoją pychę. Nigdy z żadnym dziełem pokutniczym nie wyszedłem do niego tak, że panie, to ja teraz na przykład będę cały dzień pościł. To jest próżność. Jeśli to jest ważne, to niech mi on to powie. Nawet nie wiem, czy dokonam takiego dzieła. Czy mnie będzie stać? Podejrzewam, że dla mojej pokory pozwoli mi nie zjeść śniadania, obiadu, a na kolację puści dłoń i obeżre się. Po to, żebym nie był pyszny z tego postu. I to będzie doskonalsze, że ja będę widział, że to jest niedoskonałe, nie? To będzie bardziej miłe, że mi nie wyszedł ten post. Ktoś, kto jest za żyłej relacji z Bogiem, nie musi się męczyć z tym, żeby z Nim się dogadać. On naprawdę żyje i naprawdę rozmawia. Z tym nie ma żadnego problemu. Ktoś, kto sobie myśli, jak to rozmawiać można z Bogiem, w ogóle chyba nie czytał nigdy Biblii. To się wszystko bierze z Biblii. Masz telefon na stole i po drugiej stronie jest Ci bliska osoba, na przykład żona, nie? I ktoś cię pyta, jak ty możesz rozmawiać z żoną, skoro jej nie widzisz? To jest normalne, że rozmawiasz. Masz telefon i słyszę jej głos, nie? Mam Biblię, słyszę jego głos. To jest niesamowite. W takim pudełku słychać głos twojej żony? To jest niesamowite. W takich kartkach słychać głos Boga? Nie stać go na to?
No więc pytałem pana o to jeszcze wczoraj, ale mi dał tylko dwie odpowiedzi. Powiedział, że tak roześmiał się trochę, tak czułem, że ma humor w tym, bo powiedział, że trzeba znać całą Biblię, nie? Że każdy z nas, kto serio bierze pod uwagę pewne obietnice, jego propozycje, to powinien sięgać do całej Biblii, starać się poznać całą Biblię. Dlaczego? Bo cała Biblia to jest poznanie całego Chrystusa. No, wrócę do hieronimiańskiego słowa. No, jak się nie zna Biblii, to nie ma mowy, żeby ktoś mi powiedział, że zna Chrystusa. To nie ma mowy. Bez codziennego kontaktu ze Słowem Bożym, czyli z Biblią, nie ma mowy, żeby ktoś mi powiedział, że ma coś wspólnego z chrześcijaństwem. Jest jeszcze przed chrztem. Ewidencja tu w ogóle nie ma żadnego znaczenia. A więc tak, cała Biblia to jest pierwsze. Jeśli ktoś powie, a to za dużo, za nudne, nie rozumiem, to do widzenia w ogóle, niech się wypisze z klubu. Są inne denominacje, są inne religie. Jest albo, kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. To jest chyba pierwszy list do Koryntian, końcówka. Jak kochasz, to czytasz, jak nie czytasz, to nie kochasz. A drugą odpowiedź, którą mi dał, to była cała Księga Tobiasza, której jedno pokolenie jest jakoś religijnie sprawiedliwe, ale popada w niewolę, i to niewolę polityczną, imperialną. Jest jakiś okres zaborów, wygnań, lęku, grzebania się w śmierci, jakieś ciągłe odwoływanie się do różnych wspomnień o umarłych. Proszę zauważyć, że najczęściej wspominamy klęski narodowe. A kiedy był XIX wiek, Sienkiewicz raczej pisał o zwycięstwach. I jest drugie pokolenie, które pojawia się, które jednak musi sobie poradzić z czymś takim, jak wygnanie demona Asmodeusza. Szemet to jest niszczyciel, ale być może jest to gra słowna Ashmeti, czyli ogień mojej śmierci. Jest kobieta, mężczyzna. To jest problem rodziny w Polsce. Kobieta, która bardzo pragnie małżeństwa i która nie może trafić na właściwego mężczyznę. Każdy mężczyzna, który wchodzi w relację z nią, właściwie umiera, ale to trzeba rozumieć bardzo szeroko. Jest w Polsce bardzo dużo kobiet, którym nie może się ułożyć małżeństwo. Nie może się ułożyć więź z mężczyzną. Dlaczego? Bo raz po raz każdy mężczyzna ma ducha Asmodeusza. Dlaczego? Bo mamy pornografię, bo mamy agencje towarzyskie, bo mamy rozpasany seks i to najbardziej to wali w mężczyznę. I taki mężczyzna się nie nadaje do trwałego związku, nie? To jest mężczyzna na 15 miesięcy, na 3 lata i później wchodzi w cudzołóstwo, jest rozwałka. I ta Sara jest załamana, bo już miała 6-7 kandydatów na małżeństwo, wszystko się rozsypało. Czyli 7-krotna rozwódka, prawie, nie? Bo nie doszło do kontaktu. Ile jest takich kobiet w Polsce? I tak mi pan pokazał, mówi, zobaczcie, nie? Co się dzieje, jak z tym sobie poradzić, nie? Akurat też o tym napisałem książkę, tą w boku. Jest na to remedium i to jest bardzo polska książka. Pokolenie powojenne nie radzi sobie z więziami rodzinnymi. I tam jest tak samo. Tobiasz i Anna, ludzie z wojny. I Tobiasz i Sara, ludzie powojenni. Dwa pokolenia. Kto rozwikła tą zagadkę? Tam jest klucz do wyjścia z tego. Tobiasz klęka przed łóżkiem i mówi, panie, ja wziąłem tę kobietę nie dla pożądliwości, czy nie dlatego poszedłem, chcę ją wziąć za żonę, bo się spiłem w pubie i wziąłem sobie ją do łóżka. I teraz nie wiem, co zrobić, bo ona jest w ciąży. A ona mi się wcale nie podoba. Ile z takich małżeństw teraz? Jeśli coś wynika z pożądliwości, to jest kilka lat gwarancji.
taka była odpowiedź Jezusa, jeśli chodzi o Tobiasza. Nie śmiem go już dalej tłumaczyć, niech sobie sam poradzi, mój Pan. Ło, niebezpieczne. Niebezpieczne, bo Biblia Gdańska na przykład tłumaczy, ja odwołam się do tekstu, bo tak to jest trudno mi wprost powiedzieć, ale Biblia Gdańska. Pozdrowienie rękę moją Pawłową. Jeśliżże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem, co zowią Maranatha. Czyli czym jest sformułowanie Maranatha? Klątwą. Niektórzy uważają, że o na przykład Maranów, Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo na siłę, tak nazywano Maranowie, nie? Dlatego, że oni, będąc zmuszani do chrześcijaństwa, szeptem mówili Maranatha, czyli przyjdź sędzio i zobacz, co z nami zrobią, jak tą przemoc na nas wywierają, nie? Jeśli byłam Maranatha, to znaczy mówię, Boże, przyjdź i wreszcie zobacz, co tu się dzieje i zrób z tym bajzlem porządek, nie? To jest jak egzorcyzm. Ja wzywam Boga na sędziego. Przyspieszam jego działanie. To tak jest z Maranatha. Potrzebny był. Egzorcyzm oczywiście powinien być w odpowiednim miejscu. Nie wiem, czy był w odpowiednim miejscu wtedy wypowiedział. Najpierw jest egzorcyzm powinien być, a później przyjęcie Jezusa jako króla. Jeśli jest odwrotnie, to nie wiem, czy to jest dobre. No ale myślę, że Jezusa jest w tym wszystkim poradzi. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Ja zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, czy ostatecznie są ostateczne, o tak bym powiedział. Ale wiem na pewno, że jesteśmy w trakcie jakiegoś poważnego przełomu historycznego, przełomu światowego systemu, jakiegoś załamania się. Nie jest najlepiej. To wygląda tak, jak wrzut, który nabrzmiał i jest w ostatnim fazie, nie? Ma szczytową formę. Doszedł do swojego akme i za chwilę będzie eksplozja. Na modlitwie Pan mi pokazał, że dojdzie do oczyszczenia przez ogień, wodę. Nie wiem, co mi chciał przez to powiedzieć. Naiwnością byłoby myśleć, że będzie tak, jak jest i że trzeba sobie odłożyć kwotę na starość. Jeszcze raz powiem, że współczuję bardzo ludziom, którzy sobie odłożyli miliony i miliardy w bankach. Ci najwięcej stracą. Najubożsi przetrwają. I rodziny. Co wcale nie deprecjonuje osób samotnie żyjących, tylko na przykład tych, którzy niszczą rodziny. Życie samotne jest równie piękne jak w rodzinie. Nie rodziny w sensie na przykład ojciec, matka plus jedno dziecko, tylko rodziny są otwarte na życie. To mi pokazuje. Które się nie boją żyć, dlatego że tacy ludzie są bardzo... Nie umiem tego nazwać, jak mi to pokazał, że ci ludzie są wytrwali. Nie poddają się śmierci, dlatego że będzie pandemia również rozpaczy. Jeśli ktoś żyje w komforcie, nie wytrzyma tego. Obrazowo mógłbym to tak powiedzieć. Ludzie będą szukali miejsca na cmentarzu, żeby tam żyć, żeby się tam ukryć przed życiem. Biblijnie jest tak, że
pojawia się coś takiego jak czas, czasy i połowa czasu, czyli jest takie zaburzenie czasowe, nie spowodowane grawitacją w czasoprzestrzeni, tylko spowodowane tym miłosierdziem Boga. Że w momencie przełomowym jeden czas, w jedną epokę, w jeden sezon, jak to powiedzieć, może w ciągu kilku lat, wydarzy się tyle, tak dużo rzeczy, jak normalnie w dwóch takich epokach. I ponieważ będzie to za trudne, dlatego Bóg skróci to do połowy. To bardzo trudno jest przetłumaczyć, bo jak się coś widzi, to nie można dobrać słów. Ludzki język jest zbyt ubogi. Ja powiem tak. Pytałem się Pana, a dlaczego mnie Panie najbardziej umiłowałeś mnie? To jest przecisza, nie? Nie da się miłości umotywować. Nie ma żadnego jasnego i wyraźnego powodu, dlaczego mnie wybrał, a nie moich kolegów z klatki w moim bloku. Domyślam się, że najmniej nadawałem się na kapłana i na zakonnika. Bo mój proboszcz, kiedy przychodziłem po opinię, mówił mi, że nie nadaje się do zakonu. 5 razy odsyłał mnie z kwitkiem. Mój przełożony, który dopuszczał mnie do kapłaństwa, powiedział, że nie wytrwam w kapłaństwie. I rzeczywiście mieli rację, że ja po prostu nie nadaję się do tego, nie? Ale bardzo chciałem i on bardzo chciał. Bóg jest, ma dobry humor. On bardzo lubi robić rzeczy niemożliwe z najgorszego materiału. Na przykład z niczego zrobić coś. Z chaosu kosmos. Z pustki zrobić świat. Jest takim wynalazcą. Więc jeśli wybrał Polskę, to chyba dlatego Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, 7 wiersz chyba będzie odpowiedzią. Mogę cytować? Dlaczego wybrał Izrael? Dlaczego wybrał Polskę? To chyba ta sama odpowiedź. Nie dlatego, że husaria zwyciężyła pod Hirscholmem Karola IX Sudermańskiego. Na pewno jest tego powodu. Pan wybrał was i znalazł upodobanie was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. To trzeba rozumieć nie tylko w sensie ilościowym. Nie dlatego, że jesteście wyjątkowym narodem. Najmniejszy, być może jest tu słowo nawet katan, to jest iskra, nie? To jest boka parta, otwarta gęba. Ktoś, kto się jąka. Najmniejszy to jest nikt. To jest zero. Bóg, chcąc stać się człowiekiem, ogołocił się, jak mówi list do Filipon. Tam jest użyty czasownik kenoo, to znaczy opróżnić naczynie, że nawet kropelki w tym nie ma. Ktoś pusty, ktoś zero. Wybrał mnie, ponieważ jestem zero. Wybrał Polskę, ponieważ jest zerem. Dlatego ją wybrał. Możliwe, że to jest ta odpowiedź, ale ja nie jestem pewien. I tak, i nie. Właśnie to jest wszystko sprzeczne, dlatego że tożsamość imienna czy narodowa jest dla niego bardzo istotna, a z drugiej strony to nie jest tak, że Bóg jest tym, który dzieli, nie? Który chce, żeby były konfrontacje, żeby były podziały w sensie lepsi, gorsi, albo żeby jeden naród ciemiężył drugi, żeby były jakieś odległości. Lubi różnorodność, która jest w jedności. Każdy ma jakąś specjalizację w jego oku. Nie? Każdy naród jest wyjątkową pupilą, czyli źrenicą. Nie? Ale niepowtarzalną i nieporównywalną. Dlatego nie jestem zazdrosny, na przykład, kiedy mój kolega mi mówi, że Jezus z nim rozmawiał, albo że go bardzo kocha. Nie pytam się go, a bardziej niż mnie? Nie wiem, ile nas będzie zbawionych, ale jest coś, co może przerazić.
I jednocześnie pomyśleć, możemy sobie pomyśleć, dobre, nam się udało. Mamy szczęście. Jest coś takiego. Ja nie będę szukał nawet. Powiem tak po prostu. Przyszli do niego ludzie i mówią, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus mówi tak. Uważajcie. Wielu będzie usiłowało wejść do Królestwa Bożego. Wielu będzie usiłowało. Ale nie wejdą. To co z tymi, którzy nie usiłują? Albo mają to w ogóle w nosie lub gdzie indziej? Także z ojcem Hryniewiczem bym się tutaj nie zgodził. Nie możemy zrozumieć wszechwiedzy Bożej. Czyli na przykład czegoś takiego jak poznanie sferyczne. Co to jest poznanie? Nawet coś więcej niż poznanie sferyczne. Widzieć jakąś rzeczywistość ze wszystkich stron możliwych. A nawet więcej niż możliwych stron. W Księdze Apokalipsy w 4 rozdziale jest mowa o tronie Bożym. Jest tam 4 cheruby, które mają oczy na całym ciele, wewnątrz ciała, z tyłu i z przodu. Wyobrażasz sobie, jakie poglądy mogą mieć takie cheruby? Tak widzieć rzeczywistość. Nie? Ja mam 2 oczu, mogę sobie wyrazić jakiś pogląd o rzeczywistości i zastanawiam się tak, jak to jest możliwe, że Bóg chce wszystkich zbawić, a nieliczni będą zbawieni, a jednak wszyscy mamy nadzieję i walczy o każdego z nas, chociaż wcale bardzo jest to trudno. Nie? To są same sprzeczności. Otóż dzieje się tak dlatego, że w Bogu sprzeczności się nie konfliktują, tylko uzupełniają. A nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić takiej rzeczywistości, jaką jest Bóg. Nie? Możemy tylko poznać Boga w Jezusie Chrystusie, który stał się takim ludzikiem, nie? Jednym z nas. Krasnoludkiem na ziemi planeta. Ale Boga? Tego nie zrozumiesz. Że wszyscy mają obietnice, nieliczni będą zbawieni i w tych nielicznych może będę ja, a jednak to są liczni. Tłum zbawionych, Apokalipsa, 7 rozdział, 144 tysiące. Ktoś powiedział, nie, no ktoś szalony, ktoś się tutaj opił albo jakiegoś zielska najadł. Nikt się tu nie opił, nikt zielska się tu nie najadł. Kiedyś moja koleżanka w szkole podstawowej, mieliśmy lekturę kartoteki Różewicza do przeczytania, powiedziała mi w szatnie tak, to jest idiotyczne. A ja mówię, to nie jest idiotyczne, tylko tego nie rozumiesz. Nie Bóg jest idiotą. Nie możemy sobie tego wyobrazić. To jest niewyobrażalne. Dlatego Jezus nawet nie ośmielił się po ludzku powiedzieć, jakie rzeczy nas czekają. Mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, do jakiej rzeczywistości was wpuszczę, moje kochane rybki akwaryjne. To jest ocean przed wami. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy cud eucharystyczny, Lanciano, był spowodowany niewiarą kapłana w obecność krwi i ciała w tych postaciach, które trzymał w ręku. Więc i w większości wypadków, jeśli chodzi o cuda eucharystyczne, one były, to jest reakcja Boga na świętokradztwo, na bluźnierstwo i na niewiarę. Jeśli pojawiają się w Polsce takie sygnały, takie krople, to znaczy, że Bóg mówi, zaczyna tutaj być niedobrze. Ktoś gdzieś tutaj bezcześci ciało pańskie. Ktoś kogoś przepuszcza przez konfesjonał bez rozgrzeszenia z tych grzechów, z których powinien. Ktoś zaczyna nie wierzyć. Bóg się przypomina. Nie zmuszajmy Boga do takich cudów. Lepiej wierzyć, że Bóg jest cudowny, niż go zmuszać do cudów. No w ostatnich 200 latach było o wiele więcej niż w poprzednich. Nie wiem, może National Geographic by coś na ten temat powiedziało, bo ogłosiło ją kobietą roku w tamtym, w 2016. Jest coraz bardziej popularną i wpływową osobą na świecie. Jest szybsza niż najszybsi. Przecież ona oszukiwała Nazaret, i na szczęście oszukała szatana. W
w Nazarecie uchodziła za szczęśliwą mężatkę, przecież nie współżyła ze swoim mężem. To jest kłamstwo czy prawda? Czy to jest święte kłamstwo, czy to jest straszna prawda? Ach, gdyby nie ona, to byśmy nie wyszli po prostu z tych szatańskich kłamstw, więc musiała go okłamać. Kłamcę musiała okłamać. Urodziła człowieka i wszyscy myślą, że to człowiek, a to był Bóg. To jest prawda czy kłamstwo? To jest podstęp, czy to jest mówienie wszystkim, jak jest? Max Kolonko. Więc w cudzysłowie oczywiście mówię oszustka, bo mówię z fascynacją w tym znaczeniu, że jest niezwykle inteligentna. Najdoskonalsza z ludzi. Nie dziwię się, że Józef się w niej zakochał. Musiał się w niej zakochać, bo przez całe życie żył w celibacie. Bez miłości by nie dało rady. Jaka to musiała być miłość, że się zgodził na coś takiego. Cudowni ludzie. Kocha nas, wyrywa nas. Wyrywa nas z tego bagna. Po co się idzie nad rzekę, żeby łowić ryby? Mnie wyrywa i tych wszystkich, którzy przychodzą do łagiew, do tych konewek, do tych baptysteriów, czyli do konfesjonałów, wyrywa ich. Niektórzy się dają, inni nie. Robi to często podstępem, bo jest bystra, inteligentna i szybka. Zanim człowiek się zorientuje, już jest po nawróceniu. Gdyby chciała liczyć na naszą inteligencję i szybkość, bylibyśmy jeszcze w XIII wieku. To jest bardzo proste. Biblia, spowiedź, Eucharystia i oddawanie się Matce Najświętszej. Tak jak Bóg się oddał Maryi, tak człowiek powinien się oddać Maryi. Nic więcej. Jeśli zrobimy tylko to, co powinniśmy zrobić, nie ma żadnej. Próba będzie promocją. To jest tak jak z potopem. Ponieważ Noe był na bardzo wysokim poziomie zażyłości w relacji z Bogiem, a inni ludzie byli w bagnie moralnym, dlatego jak przyszedł potop, to Noe podnosił się, awansował, podnosił się ku górze, nie? Wody przybywało. A ci, którzy nie mieli tej zażyłości z Bogiem, szli bardziej na dno. Jeśli masz dobrą zażyłość z Panem, to w momencie próby jest ci coraz lepiej. Ale jeśli masz fatalną relację z Bogiem, jesteś, Pan Bóg jest dla ciebie bozią, nie? No to grzęźniesz w dnie, w błocie, w bagnie. A potop i tak przyjdzie. Potop to jest po prostu łaska. Dla jednych jest to przekleństwo, dla drugich błogosławieństwo. I żeby to wytrzymać, tą próbę potopu, to trzeba być w arce, czyli znowu, powtarzam, Biblia, Eucharystia, spowiedź, oddanie się Matce Bożej. Jak jestem w tym zamknięty, to co mnie obchodzi potop? Jestem na Balearach wtedy. Ale jeśli nie jestem zamknięty w arce, to przypomina mi się film o Noem, człowiek wybrany przez Boga i widzę ten kadr tych ludzi tonących w wodzie bez szans. Amen.